W tym odcinku dowiesz się, jak skonfigurować nowego ledżera Nano S. Jest on uważany jako jeden z najbezpieczniejszych portfeli sprzętowych do trzymania kryptowalut. Zapraszam! Kryptomasters przedstawiają. Na początek musicie pamiętać, że wszystko to, co mówię w moich filmach, nie jest poradą inwestycyjną. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie obiecuję żadnych zysków. Pamiętajcie, żeby portfele sprzętowe takie jak Ledger kupować tylko i wyłącznie od producenta, nie kupować ich na Allegro czy na eBayu, bo jest to niebezpieczne. Link do strony producenta zostawię wam w miejscu na opis pod tym filmem. Przypominam również, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika kryptowaluty dla początkujących. Znajdziesz tam bardzo dużo informacji, które pomogą ci lepiej poruszać się po tym właśnie świecie kryptowalut. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem, także zapraszam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak skonfigurować portfel sprzętowy. Jeden, który jest uznawany z najbardziej bezpiecznych portfeli sprzętowych Ledger Nano S. Ja mam akurat Nano S. Są oczywiście nowsze Nano X. Czym one się różnią, opowiem Wam trochę później. Na początku chciałem pokazać, jak to w ogóle wygląda. Pudełko otwieramy standardowo, jak każde inne. Ja mam takiego ładnego ledżera z wygrawerowanym logo Tezosa, ponieważ wygrałem tego ledżera w jednym z konkursów, które organizował ledżer, dlatego warto brać udziały w takich konkursach. Oczywiście to logo nic mi nie daje, ledżer jest pusty, ale zawsze to jakaś nagroda była, nie? Ledger wygląda jak taki pendrive trochę chowany, ma dwa przyciski u góry, dosyć solidnie zbudowany. Tutaj jest stal nierdzewna, to jest taki dosyć dobrej jakości plastik, mały wyświetlacz. Oraz w tym miejscu wejście na USB. Także zobaczmy, co jeszcze jest w pudełku. Jak wyciągniemy sobie tą pijankę, mamy podkładkę. Tu mamy jakieś dokumenty od leżera. Zobaczymy, co jest w tych dokumentach. A otóż tutaj mamy karteczki, żeby zapisywać swoje hasła kluczowe, które udzielają nam dostępu do portfela. Są to 24 słowa. I chciałem Wam powiedzieć, że to jest dużo ważniejsze niż sam ledger, ponieważ jak ledgera zgubicie, to bez tych słów nie odzyskacie swoich środków, a jak zgubicie te słowa, to już nie odzyskacie nic, nawet jak będziecie mieli ledgera. Także pamiętajcie, żeby zapisać sobie: tutaj mamy trzy takie karteczki, żeby zapisać sobie te słowa kluczowe i trzymać je w bezpiecznie przechowywanym miejscu. Tu mamy jeszcze dwie ulotki, które kierują nas do strony internetowej. Także zostawmy sobie to na razie. W pudełku jest jeszcze smyczka z logiem Ledgera i taka mini smyczka, jakbyśmy chcieli sobie Ledgera przyczepić do kluczy. Ale to chyba nie o to chodzi, żeby chodzić i się afiszować, że mamy Ledgera i mamy kryptowaluty. Tylko żeby on sobie grzecznie leżał gdzieś w domu schowany. Teraz powiem jaka jest różnica między Ledgerem Nano S a Ledgerem Nano X. Jesteśmy już na ekranie komputera. Tak, jak powiedziałem, powiem Wam o różnicach, takich głównych różnicach między Ledgerem Nano S oraz Ledgerem Nano X. Pierwsza zasadnicza różnica to cena. Zobaczcie, Ledger Nano X kosztuje 109 funtów. Ja tutaj mam na funty brytyjskie, ponieważ mieszkam w Anglii, a Ledger Nano S 54,50, także połowa ceny. Zależera Mano S. Moim zdaniem, który kupisz, zależy tylko od Ciebie, ponieważ każdy używa portfela trochę inaczej. Jedni częściej wysyłają z nich pieniądze, inni rzadziej, także jest to dosyć indywidualna sytuacja. Jakie są jeszcze różnice między tymi portfelami? Na pewno Ledger Nano X jest większy od S, co oczywiście nie jest jakimś większym problemem. Główną cechą różniącą te dwa portfele jest to, że Ledger Nano X ma możliwość połączenia za pomocą Bluetooth do naszych telefonów komórkowych. No i tutaj oczywiście możemy go połączyć z telefonami na iOS. -ie. Ledgera Nano S niestety nie możemy. Możemy go połączyć tylko albo pod komputer, albo pod urządzenia z Androidem. Dodatkową cechą która przemawia za korzyścią Ledgera Nano X jest zbudowana bateria i możemy sobie sprawdzić stan konta na naszym Ledgerze, jeżeli byśmy o tym zapomnieli. Ponadto X ma większy ekran, jest lepiej zabezpieczony jako urządzenie sprzętowe, ale tak jak już powiedziałem, dużo ważniejsze jest to, że macie zapisane swoje słowa kluczowe i w każdym momencie możecie odzyskać swój portfel. Ponieważ jeżeli masz go zabezpieczonym hasłem, to nawet jak ci go ukradną, to nie jest takie proste go zhakować. I ostatnią zaletą w kierunku Ledgera Nano X jest to, że może mieć do 100 aplikacji naraz, a Ledger Nano S od 5 do 20 w zależności jakich, ponieważ aplikacja i firmum zabiera bardzo dużo miejsca, ale Ledger już planuje żeby to zmienić. Moim zdaniem, jeżeli raz, dwa, trzy razy kupujesz jakieś kryptowaluty i wrzucasz je na Ledgera, to nie ma sensu wydawać 110 funtów. Jest to 550 zł na portfel, który ma takie funkcje jak bluetooth czy wbudowaną baterię. Przejdźmy teraz do konfiguracji nowego Ledgera. Także wracamy do naszego Ledgera. No i mamy, żeby wybrać pin, klikamy dwa przyciski i wybieramy pin, jaki nas interesuje. To nie ma teraz znaczenia, co ja Wam tu pokażę, ponieważ jej tak zaraz tego Ledgera przywrócę do ustawień początkowych. Także wybieramy sobie PIN, ja wybieram 8.0 i teraz mamy, żeby potwierdzić PIN, który wpisaliśmy. Znowu klikamy dwa przyciski na raz i wpisujemy po raz kolejny PIN, który żeśmy przed chwilą ustawili. Teraz trochę dłuższa sprawa, ponieważ musimy zapisać sobie właśnie na tej karteczce 24 słowa kluczowe, które nam się tu wyświetlą. I tak jak możecie zobaczyć... Słowo pierwsze i musimy wszystko sobie dokładnie zapisać. A dlaczego? Zaraz Wam powiem. Ja swoje słowa już spisałem, mam ostatnie słowo i klikamy zatwierdzając dwa przyciski. I oczywiście musimy teraz potwierdzić wpisane nasze słowa. Znowu klikamy dwa przyciski jednocześnie i wybieramy, wybieramy kolejno słowa, które żeśmy zapisali, i potwierdzamy klikając dwa u góry przyciski. No, udało się. Powiem Wam, że jest to chyba najgorsza rzecz, którą trzeba robić z tym leżerem ponieważ zapisywać te słowa i później je z powrotem wprowadzać, to od tego niebieskiego koloru dostałem oczopląsu. No, ale jakoś się udało. Moje urządzenie jest gotowe do użycia. Klikamy sobie dwa przyciski i teraz mamy polecenie, żeby instalować aplikację na swoim leżerze. Klikamy dwa przyciski i mamy ustawienia samego leżera. A teraz, żeby przysyłać na niego oraz z niego kryptowaluty, musimy wejść do aplikacji Ledger Live. Teraz przejdziemy na komputer. Teraz wchodzimy na stronę ledger.com/start/ i stąd pobieramy aplikację do naszego ledgera. Pamiętajcie, że aplikacje pobieramy tylko i wyłącznie ze stron producenta. Nie pobierajcie aplikacji gdzieś z medium, nie pobierajcie, jak ktoś wam wysyła. Nie pobierajcie żadnych wtyczek, znam taką historię. Jednego kryptowaluciarza, który pobrał wtyczkę na przeglądarkę Mozilla i dzięki tej wtyczce pozbył się zawartości swojego Ledgera. Także pamiętajcie, tylko i wyłącznie ze strony Ledgera. Wchodzimy tu w Download, wybieramy system operacyjny, jaki mamy na swoim komputerze. Ja mam akurat Windowsa, pobrałem na Windowsa. Już zainstalowałem, instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy kliknąć chwilę, poczekać i się instaluje. Otworzy nam się... Aplikacja Ledger Live, wybieramy portfel sprzętowy, jaki mamy. Ja mam Ledger Nano S. Dalej. I teraz mamy całą instrukcję, co robić to, co Wam przed chwilą pokazałem na filmach. Klikamy dalej. Tutaj, czy zapisaliśmy sobie słowa kluczowe oraz wszystkie zasady bezpieczeństwa? Klikamy dalej. No i mamy checklist, taką listę zabezpieczającą, czy jesteśmy bezpieczni. I pierwsze pytanie, czy sami wybraliśmy sobie pin? Tak. Czy zachowałeś? Swoje słowa kluczowe. Klikamy tak, schodzimy niżej i czy twój ledger jest oryginalny. I tutaj musimy sprawdzić, czy jest oryginalny. Jest to dosyć kluczowe, ponieważ też słyszałem historię pewnego kryptowaluciarza, który kupił sobie ledgera na Allegro, na polskim Allegro. Przyszedł mu ten ledger i słowa kluczowe miał, co ciekawe, ukryte pod zdrabką. Sprzedawca zapewniał oczywiście, że ledger jest oryginalny i jest całkowicie bezpieczny. Nikt nie zna słów kluczowych, no i klient pomyślał, no oczywiście są pod zdrapką, skąd mogą znać. Zdrapał sobie słowa kluczowe, nie zrobił, nie skonfigurował na nowo portfela i za długo te środki na jego portfelu nie były, bo od razu został okradziony. Także pamiętajcie, żeby Was okraść z Ledgera, to wcale nie, nie trzeba go mieć, wystarczy mieć Wasze słowa kluczowe. Sprawdzamy naszego Ledgera, check now. Ledger oczywiście musi być podłączony, podłączony pod komputer i teraz mamy... Instrukcje, jak sprawdzić, czy jest oryginalny. Należy, że wyświetlił się napis i zatwierdzamy prawym przyciskiem. Tu na obrazku jest lewym, ale akurat u mnie należy, że z prawej strony jest zatwierdź. Tak, urządzenie jest oryginalne. Klikamy dalej i tu wybieramy sobie hasło do zabezpieczenia naszej aplikacji. Oczywiście nie trzeba tego robić, ale ja polecam: zalecam, żebyście to robili. Wpiszcie hasło, które tylko i wyłącznie wyznacie. Po wpisaniu hasła klikamy dalej. I standardowo, jak przy każdej aplikacji, mamy tu przesuwaki do zaznaczenia, czy chcemy, żeby wysyłane były analizy z naszej aplikacji oraz raporty o błędach. To już jak wy chcecie. Ja to zostawiam na tak. Klikamy dalej. Sukces. Twój ledger jest gotowy do użycia. Możemy wejść, klikając Open Ledger Live. Oczywiście regulamin. Zaznaczamy tak i mamy teraz dostęp do naszego ledżera, Jak przesyłać kryptowaluty na ledgera oraz z ledgera? Pokażę Wam w następnym filmie. A jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć!